dzisiaj razem z Admirosem przetestujemy nowy survival, który jest połączeniem Rafta, The Forest, Seven Days to Die i pewnie jakiś inny gierek. Siema, Admiros. Siema, ty płynę. Jesteś w wodzie, tak. Płynę. Chodź tutaj, siema. Zobaczymy, przetestujemy sobie to. To jest nasz nowy dom, na którym będziemy musieli przeżyć 1000 dni. Czekaj, a mogę zobaczyć jedną rzecz? Nie, no, proszę, dobra. O, au. Dostałeś? Bleeding, apply some bandages, mam krwawienie. No to Admiros niestety się wykrwawi na tej wyspie. Gra się nazywa Sunkenland i, co jest ciekawe, nie rozgrywa się tylko na powierzchni wody, tylko jeżeli sobie zanurkujesz, to zobaczysz, że wszystko jest zalane. Całe miasta zostały zalane. I szczerze, bardzo ładnie to wygląda. Ścinamy drzewo. No. Zobaczymy, jak wam się spodoba. Jeżeli będziecie chcieli z tego więcej odcinków, no to koniecznie po prostu zostawcie lajka. Ej, Admiros, jest problem, bo ja nie mogę ściąć tego drzewa. Gdzie ty jesteś? A używasz narzędzia? Nie używasz narzędzia. Nie, no używam, ja używam siekierki. Ej, to jest taki... za duże drzewo wziąłeś do ścięcia, wiesz? Ja truskawki zebrałem i mam jakiś piekarnik? Znalazłem puszkę z jedzeniem, sodę, truskawki. To jest normalne, że masz świeże truskawki na jakiejś opuszczonej wyspie. O, ty tutaj jesteś. Ile znalazłem rzeczy? Take all. O, i rozwaliłeś to. Tak, wziąłem take all i po prostu ten... wow, rubber duck mam. Kaczka? Grzyby, tak, to są właśnie te rzeczy. Jakieś trujące grzyby. A, bo postawiłem tutaj... w naszej bazie kaczkę. Ale taką gumową kaczkę, tak? Gumową, po prostu. Okej, okej, okej. W ogóle tutaj są rekiny, z tego co widziałem. No więc, no... Ty, czy to jest krab? Czekaj, co to jest? Ja nie wiem, gdzie ty jesteś, gdzie ty popłynąłeś? Gdzieś tam na ten... Widzę dziwnego kraba. Jestem w wodzie, wiesz? Obok namiotu. Czekaj, pyk. Bije. Jedzenie. To lewitujący krab. Dobra, upolowałem pierwsze jedzenie. Dobra, nice. Musimy pozbierać tutaj surowce. Pod tabem masz crafting. W sumie bardzo mi on przypomina jakiś taki crafting z Foresta. O, wow. No. Czyli crafting, którego nie lubię. No. Wooden foundation. Dobra, ja... Dobra, stawiam nam chatę. Gotowy? Tak, jestem gotowy. Gdzie... To jest nasza chatka. Ale chata. Dobra, już mi się podoba. No, rozbudujemy ją kiedyś. Ej, szczerze, spodziewałem się, że ta gra będzie gorzej zrobiona i gorzej działała i gorzej wyglądała. Ale jestem na razie pozytywnie zaskoczony. No, że... Nie, nawet mi się podoba, powiem ci szczerze, jest jakoś tak fajnie, łatwo. Tak. I mapę, jak sobie weźmiesz, zobacz, ile jest znaków zapytania z różnymi rzeczami. Mapa? To jest spoko. Wiesz co, ja jeszcze się rozejrzę po tej wyspie, czy w ogóle tutaj mamy szansę, znaczy jest sens po prostu czegoś szukać, czy będziemy musieli za chwilę zanurkować, bo... Mam nadzieję, że... A czekaj, mam medicine, mam sodę, mam jakieś jedzenie w ogóle w ekwipunku. Fishing bait, będzie można ryby tu łowić, co jest? W ogóle taka muzyka jest jak w jakimś Stranded Deep albo czymś takim, taka wiesz... O, mamy misję! No. New chapter, pod tabem jak sobie weźmiesz, to masz zakładkę misję. Znalazłem się na plaży z bólem głowy i no, nie wiadomo co się dzieje. Okej, muszę zbudować bazę. Chyba, tak? Słucham? Polskiego języka jeszcze nie Tak. No ja tłumaczę, wiesz, ja to jestem profesjonalny translator wbudowany. Mapa, są Ty, są mutanci. Zobacz sobie ostatnią zakładkę. The Forest, ale to wyspy. Tak, masz niewolników. Fajne. Salvation Clan, Hunters Union, Enemies, Island. A, czyli słuchaj, oni mają różne wyspy. Te osoby. Tak, widzę właśnie. Jakby. Okej, czyli już wiadomo. One Piece, ale to wyspy The Forest. Tak, ej, wiesz co, ja zanurkuję. Nurkujemy? A umiesz nurkować? No, no, słuchaj, podchodzisz do wody i klikasz shift i nurkujesz. Prosta sprawa. Dobra, tylko... gdzie jesteś? Ja bym chciał obok ciebie nurkować. Czekaj, zjem sobie truskawkę tylko. Szybko. Okej. Powiedzmy, że HP mi się zregenerowało. Bo musimy znaleźć... musimy znaleźć surowce, bo na tej wyspie... No niestety nie ma surowców, więc skóry research potrzebujemy. Research table potrzebujemy na pewno. A gdzie masz research table? No. Dobra, scrap, metal i komponenty. To jest rzeczy. No, jest bardzo dużo. Wiesz co, ja mam dzidę, ty nie masz dzidy, więc Albiros, nie wiem jak to nic będzie. Nie będzie grozi... Rekin. Rekin jest tam. To nie są rekiny, chyba. To są te z nosem takim. No, rekiny, Nosacze. Mieczniki, chyba. Mam nadzieję, że tutaj nic nas nie zabije. Chcę... dużo rzeczy jest. Dobra, poszukujemy ten śmietnik. Tak, ja go właśnie rozwaliłem, ten śmietnik. Dobra, wynurzam się, bo kończy się No, ja tak samo. Kurde, ale ile tu jest struktur pod wodą, które trzeba będzie sprawdzać. Chyba. Ja nie wiem, czy ta wyspa, na której tutaj jesteśmy, czy to jest najlepszy pomysł, żebyśmy tutaj żyli. W czymś takim. No, ale na razie... mamy jakieś wyjście? No właśnie. Trafiliśmy tutaj z bólem głowy. O, dobra, mam kolejne miejsce do przeszukania. Scrap metal. Ja patyki zbieram. Ej, to też się w sumie przyda, prawda? Te patyki będą... O, jakieś grzyby! A nie, to nie są tak, no wood planki, patyki, w sensie do zbudowania domu. Czyli tutaj całe miasto zostało takie jakby zalane? Znaczy cały świat? Bo to widzisz,
są normalnie... O, co to jest? Jakąś... Mam wieżę dziwną. Zastanawiam się, czy można na przykład surowce pod ziemią zbierać. Zobacz sobie na mapę. Mamy tak jakby procenty odkrycia? Nie wiem, o co chodzi. Nie mam coś takiego. Na mapie nie masz, że odnaleźliśmy ruiny? 2% ruiny, no. Właśnie zastanawiam się, o co z tym chodzi. Jeżeli... 2%. Ojej. Może 2% szans na znalezienie takich ruin? Nie, no, dziwne by było. No i za 3 ruiny odnalezione, dobra. Scrap metal. O, szafka, siekierki potrzeba, żeby szafkę rozwalić. Dobra, a właśnie, a żeby zrobić siekierkę, czekaj, ja wezmę, się wynurzę trochę. Pyk. Dobra, i przeszukałem coś, zobaczę. Tak, Admiros, tutaj chodzi o to, że im więcej rzeczy przeszukasz, tym więcej procent będziesz miał. Aha, no. Ale na co więcej procent? Znaczy więcej procent będzie tak jakby odkrytego tego miejsca. Aha, dobra, już czaję. Czyli tutaj jest dużo rzeczy takich potrzebnych, fabularnych może do zebrania i jak zbierzemy wszystkie, to będzie 100%. No, na przykład ja już mam 7%, nie wiem, czy ty też masz 7%. Okej, czyli wychodzi na to, że te rzeczy się nie będą respić na nowo. Nie. Czyli nie. Wszystko jest jednorazowe. Dokładnie, więc musimy uważać. Dobra, to ile mamy procent? 8 mam. 8, no. Okay, mamy wiaderko. Łączone. O, wiaderko, fishing rod, linę można zrobić, nie wiem po co. Clove. Leder, okej, okay. Skórę. Jak myślisz, skąd możemy pozyskać skórę tutaj? Z rekina na przykład. O, tylko, że ja nie widziałem żadnego rekina. To jest mały problem. Bo ja bym chciał stworzyć na przykład siekierkę. Gdzie jest siekiera? Wooden plank, rope. Siekiera, cutting axe. Dobra. Scrap metal i lina. Okej, okay. To potrzebuję tylko jeszcze 2 desek i będę miał już wszystko na linę. Znaczy na siekierkę. I będę mógł coś tam pewnie pościnać. Pewnie drzewa będzie można ścinać. Które są na wyspie. Można meble rozkładać, które są pod ziemią. Pod wodą. Pod ziemią. Coś tam pod ziemią wzięło. Nie. O, czekaj, 2 desek potrzebuję dosłownie, bo meble no ja właśnie... mam. Masz 2 deski? No, a może mogę ci jakoś rzucić to, czy coś? Masz, jak przytrzymujesz rzecz, to masz taką strzałkę, żeby ją wyrzucić. Weź sobie przytrzymaj rzecz, dropnąłem. No. Dropnąłem, masz, paczkę dobra. Całą ci dałem z deskami. O, dzięki. I tworzę siekierkę. No, dobrze. Dobra, craft. Teraz siekierka, cyk. I teraz idę ścinać, znaczy rozwalać tutaj te narzędzia. To jest ten mebel jakiś. O, ja go nie mogę rozwalić, bo siekierkę trzeba. O, i z niego mamy wooden planki. Dużo wooden planków. O, no, czyli warto. Tak. Czyli warto po prostu to wszystko rozłożyć. No, to będzie pierwsze inaczej. Mamy jeszcze z 5 minut do zmroku na znalezienie jak największej liczby przedmiotów, a później wracamy na wyspę i po prostu sprawdzamy, co udało nam się zdobyć. Także Admiros, możesz się śmiało rozdzielić i możesz szukać czegokolwiek, chyba że chcesz siekierkę. To ci mogę stworzyć. Ja widzę autko przewalone, myślę, że tam będą cenne rzeczy. Uuu, na pewno będą. Ale chyba, nie potrzebujesz siekiery? Może się przydać, ale raczej auto to chyba nie jest dobre, żeby siekierę nie używać. Tak, ale wiesz, jak odpłyniesz gdzieś dalej, to żebyś mógł niszczyć. Przeszukuję je. Dobra. Scrap metal, szkło. Scrap metal. Ale dużo rzeczy w tym autku jest. No. Podoba mi się. Wyposażone autko. Dobra, tego to mogę zniszczyć? Nie. Potrzebuję dosłownie jednej szmaty i będę mógł zrobić ci siekierę. No ja jestem na wyspie i trochę buduję, bo tak jakby... O! A to możesz zbudować skrzynkę? Co? Skrzynkę możesz zbudować? Czy nie? Na rzeczy? Na rzeczy, tak, bo ja bym po prostu od razu popłynął... Packing box to się nazywa? No tak. Tak. Nie, a może nie, to nie jest packing box? Wooden chest, 12 drewna. Tak, mogę zbudować, zaraz to zrobię. Okej. To ja może też postawię? Bo chciałbym jeszcze, wiesz, dopóki jest słońce, to wykorzystać to i pozbierać jak najwięcej rzeczy. A w noc nas zaatakują i nara. No i będzie bardzo, bardzo szybko się to skończy. Dobra, build. Research table, simple grill, planter. Ty ile w ogóle miałem się siekierkę zrobić. O, wooden chest. A no właśnie, ty nie zrobiłeś siekierki? Nie, bo nie mam liny. A linę robisz w zakładce chyba trzeciej albo czwartej. Czwartej. Okej. Klotów nie mam ubrań. No tak, kloty ci zostawiam tutaj w tym. Wow. W skrzyni masz. Dobra. Someone is occupying this chest. Ej, mam klapki. Klapki sobie zrobiłem. No. What the hell? Mam. Ej. Klot. To jest jakaś dziwna wyspa. Dobra, wiesz co? Ja wracam do tych ruin i. No, ty też możesz za chwilę wrócić, że tak powiem. Tylko zrób sobie tą siekierę. Craft. Ale jeszcze crafting sekundkę trwa. Pyk zrobiony. No. Na razie wrażenia bardzo pozytywne mam. Ja się spodziewałem, że to będzie takie. A tutaj. Nie, jest spoko, fajne jest. I fajne jest to, że jakby, bo na przykład w Surrendered Deep to gra się toczy tylko na powierzchni. A tutaj masz i powierzchnię, i ten. I podziemia. Znaczy pod wodą. Oj, duszę się? Nie duszę się. Uważaj. Ty, słyszałem jakieś dziwne dźwięki.
A nie, to flara, dobra, rzuciłem flarę pod wodą. Ja już się przestraszyłem. Ja w ogóle bandaży nie mogę używać. Jak nie to? Wiem czemu. Dracius, prawym klikam, mam na pasku i nie działa mi. Może bandaże są jak krwawisz. To musisz a, wtedy ich użyć. A, stop bleeding, tak. No. Czyli jak będę chciał Hunger Thirst, Small Amount, a, czyli Herbal Medicine muszę zjeść. No, widzisz. Już. Oj, teraz mi to leczy, okej. Okay. Sprytna gra. No, tu jest rozbudowane. Niby Early Access, ale jest w miarę wszystko przemyślane. Mamy 27% sprawdzonych tych ruin tutaj. O. Więc przydałoby się, no jeszcze, wiesz, dociągnąć chociaż do połowy i sprawdzić. Może damy radę. Ale na razie podoba mi się to, że nie ma żadnego zagrożenia. Nie wiem, czy to jest tak, że jesteśmy w takim obrębie. Ej, co to jest? O kurde, znalazłem, Admiros, jakiś tunel. O! No. Zrobiłem nam chatkę. O, okej. Okay. To no. Możesz pościnać te drzewa, jeżeli chcesz. Jeżeli nie tak, chcesz tak, nurkować. Tak, ja ścinam, bo mam ten, siekierkę. O, no to fajnie. To buduj chatę, a ja bo będę jednak po prostu... zbliża się zmrok, a ty sobie tam scavenging robisz, a my jednak potrzebujemy chyba schronienia na noc. Tak, no ale właśnie ja też szukam nam jedzenia. Ej, dobra. A truskawki jest... rosną. Naszej bazie. warto tutaj sprawdzać. Dobra, wszystko, dobra, tak? Dobra. Dobra. Patrzę, co tutaj jeszcze jest. Mam nadzieję, że nie wyskoczy żaden rekin i mnie nie zabije. O! Nie. Ej, dopłynąłem chyba do kolejnej wyspy. Prawie. To wygląda jak jakieś ruiny, wiesz co? Ja tam zobaczę, co jest obok. Sprawdź. No, mam nadzieję, że tutaj nic nam nie zrobią, tubylcy. No bo jednak te wyspy są poprzejmowane przez kogoś. I... Ej! Ej, łuk można zrobić! No, łuk ja i strzały. Łuk, ja chcę łuk. Ty! Wiesz co, wydaje mi się, że ktoś na tej wyspie mieszka. No bo to tu są jakieś struktury. A może mi... Radio... O, marudersi to są. Radio Island. Aha. Nie. Nie. Dobra. Czyli ta wyspa mogą jest zamieszkała przez jakiś typów. A, jest na czerwono. Nie wiem, czy na mapie tobie też się pojawiło, ale u mnie ta wyspa jest na czerwono. Już sprawdzam. Po prawej stronie. Nie, to mi się nie pojawiła. A, czyli zapytania. Nie odkryłeś tego jeszcze. Nie. Dobra. Okej, ja już kończę zbieranie powoli przedmiotów i za chwilę wracam do ciebie. Spoko, chatka już jest prawie skończona, sobie tak? Zobaczysz. Tak, ja zrobiłem chatkę. Wyjątkowo stwierdziłem, że nie będę koniec tego i robię chatkę. O kurde. A drzewa rosną, czy wszystkie ściąłeś już na wyspie? Nie wiem. O, szkło mam, dobra. Mógłbyś, jeżeli będziesz miał surowce, to na przykład można by było zrobić jeszcze ten crafting table, czy jak to się tam nazywa? Crafting table, jasne, ja zrobię. Zrobisz? Dobra. Komponentów mi brakuje. Spokojnie, to ja za chwilę wezmę, przyjdę z mnóstwem komponentów, bo tak naprawdę, ej, co jest? Nie, są w skrzyni, więc będzie. O, bo tu się męczysz pod wodą też. Dobra, jest tak, stamina. Tak, jak pływasz shiftem, to się męczysz. Tak. Dobra, cyk, jeszcze sobie wezmę to. Bardzo taka prosta do ogarnięcia na razie gierka. Chillowa, dość fajna. No, podoba mi się. O, tutaj jest jakaś półka, co z tej półki, Anis? A w ogóle mamy jakąś misję tutaj, a my w ogóle nie robimy chyba... A bazę musimy zbudować. O, ja nie wiem, czy nie umrę. Nie! Nie umieraj! O, duszę się! Nie rób tego. Dobra, powiem ci, że w nocy już mi się nie podoba ta woda. Już mi się klasyk. Wydaje, że za chwilę przypłynie tutaj jakiś rekin. Mamy 41% ruin ogarniętych, ale ja już wracam do domu. Mam nadzieję, jest już że... łóżko jak coś. O, no i zarąbiliście, to mi się podoba. Łóżko, crafting table i skrzynka. I jest bardzo ciemno. No, i to jakieś może pochodnie? Coś ogarniesz takiego? Pochodnie? Nie wiem, czy coś takiego istnieje w no, ogóle. Słuchaj, no to musisz tutaj się zatroszczyć, o, tak? Co chciałeś... dużo już wymagasz. Chciałeś budować dom, to masz budować dom i nie ma, kurde. A. Dobra. Jakbyś znalazł czerwone algi, to z tego można HP zrobić sobie. Gdzieś tutaj były, jeżeli dobrze widziałem. W ogóle te grafika tej jakby tej chatki wygląda jak z Gotika, a te miseczki z jedzeniem wyglądają też jak z Gotika, takie miski. Mam taki dziwny vibe. Może są jesteś, nie wiem, tutaj, wiesz, osoby, które pracowały przy Gotiku albo bardzo lubią Gotika. Możliwe. Nigdy nie wiadomo. Ty łódź można zbudować tutaj. I można łodzią podróżować? Tak, można. Wooden, tak. Fajna sprawa w sumie. No. Freezing stay near fire. O, ja marznę. Dobra. Aha. Admiros, jestem a już ja na wyspie. Mam nadzieję, że przyniosłeś jedzenie. Tak, mam jedną truskawkę. Aha, powiedziałeś, że idziesz na wyprawę, żeby znaleźć nam jedzenie i tak dalej. Jedna truskawka. I mam nasiona truskawek. Okej, dobra, to chociaż tyle. O kurde, ognisko?
Ja może zbuduję ognisko. No ja już prawie miałem budować, wiesz? I czekaj, gdzie jest ognisko? Simple grill. Dobra, wezmę, postawię nam prostego. Fireball. Ty, ale jest tutaj tak ciemno w tym naszym domu. Ale proszę. Jasno się zrobiło. No, off at food, dobra, tak. Dodam. O, proszę. Co to jest? Grzyby. Nie wygląda to apetycznie. Możemy w ogóle stworzyć sobie ten, do łowienia ryb, jak to jest, wędka. No, wędka. Tylko... Ja mam fishing ten, robaki mam jak coś. Tylko nie mam desek, żeby stworzyć. Tak, nie mam desek. A nie, lód, sekunda, zobaczę, czy mogę stworzyć wędkę. W ogóle fishing na naszym tym grillu można piec tylko jedną rzecz. Na raz? Oj, tak, to mi się przypomina początek Crafta. No, coś no, w tym tam stylu. Też można było. Dobra, Admiros. Wow. Co? No, Research Table daje nam... No, powiem ci, że dużo. Już w pierwszej zakładce mamy co najmniej z 10 rzeczy, a zakładek są 4, które są zablokowane. Two-handed axe, crossbow bolt. Ej, fajnie to tutaj. Druga zakładka i później trzeba zaupgrade'ować. Tak, masz trzeci poziom, czwarty. Spoko. Dobrze jest zrobione, że nie widzisz wszystkiego od razu, bo ja bym oszalał, jakbym to zobaczył. Masz robaki może? Tak, mam, zaraz już ci dropię. Bo ja mam wędkę, wiesz, chciałem wyłowić chociaż jedną rybę. Proszę, paczka z robakami. O! Jedną rybę. A gdzie ty to, jakby, skąd to wziąłeś? Pyk. Robaki? No. Nie wiem, może skrzynki, które otworzyłem na początku, może były. Dobra. Ja ci poświecę. Właśnie nie wiem, czy coś będzie tutaj brało, czy też nie. Mam nadzieję, że tak. Czekaj, mogę przybliżyć. O, jest! Masz coś? The fish ran away with too much... czyli za dużo siły użyłem. No. O, pewnie tak to działa. To owienie nie będzie łatwe. Skórę potrzebujemy, leather, warm jacket, armor. No tak, potrzebujemy, bo ma... Oj, dużo potrzebujemy rzeczy. Dobra, jest, złowiłem pierwszą rybę. Tak, pokaż. Czekaj, o nie, zjadłem. Zjadłeś surową rybę. To byłem taki głodny, że musiałem ją zjeść. Ale już wiem, trzeba po prostu w odpowiednim momencie wcisnąć lewy przycisk myszy i tyle. I na tym polega mniej więcej łowienie. Możemy hodować drzewa z owocami też. O! Widzę, ciekawe takie, fajne. I ja mam nasiona truskawek, więc można też je teoretycznie posadzić. Dobra, ja postawię nam tutaj obok skały kawałek płotu. O! Po co? Że jak ktoś nas będzie atakował, to płot nas ochroni. Ty, rzeczywiście, forest, a fajnie wygląda ten płot. Ale to wyspa. No, dobra. Śmieszne tutaj wszystko. Take food, eat. Nie, ja nie chcę. Admiros, weź sobie jedzenie, bo ja jestem najedzony. A chcę rybkę. Ja też jestem najedzony, ale chętnie take food. Dobra, I masz. To ej, to jest dziwne, położyłem rybę, a ty... Okej, okay, to... A bo ja zaspamowałem krabem może pierwszy. A, dobra, to ty zaspamowałeś, tak. No. Tak, bo ja cały czas rybę mam w ekwipunku z tego, co widzę. A czekaj, gdzie jest moje jedzenie? A grzyby są. No. Roasted mushroom. Grzybki nadal są. 20 hunger, 5 energy. Okej, okay, build. Simple planter. A, nie mamy desek. A czekaj, a nie można ściąć tych drzew? Mam desek, mam. Tak? Dwa planki mam w sumie. No bola. Tą siekierką lepszą możesz. A właśnie nie mogę. Możesz, tylko musisz bić, bo masz mało staminy też. A, o kurde. No, i bardzo dużo planków wypada. Wiesz co, ja zasadzę truskawki. Ajajaj. O. I dobra. Plan? Coś jeszcze mogę, coś zrobić. Nie wiem co w sumie, już w dużo rzeczy jest. Ja chcę jeszcze stworzyć miejsce do przerabiania wody. Simple purifier. O, też ważne. Tylko, że potrzebuję troszeczkę drzewa. Masz może parę desek? Już ci rzucam. Dobra. Masz wszystkie, ja sobie zrobię dobra. Nowe. Okej. Okay. Czemu tu jest? Co? O, give me that. Może tu się coś zrespiło. Po prostu lodówka była za namiotem. Ej, powiem ci, że kuchenka, ten dom jest Admiros za mały. No, miał być na pierwszą noc, można go rozbudować. Dobra, da jest... się zrobić. Add wood, add seawater. Jaki to mamy ciasno. No to, ty nasrane jest. Dobra, ale jest, ja to dobry zrobiłem chyba. No jest, powiem ci tak, wiaderko jeszcze wezmę. O, chwila, stworzyłem wiaderko ze skóry. O, czekaj, i muszę napełnić wodą je, bo musimy mieć wodę pitną, nie? To też jest bardzo ważne. Ja mam kolę. Fill. Okej, jest i teraz zaniosę tą wodę, żeby ją przerobić na wodę pitną. O. Uwaga. Pyk. Jeden. O, i się przerabia woda. Nice. Ty, nawet to wszystko tak szybko i łatwo można ogarnąć. Dobra, ja metal napełnię barrel. To tylko wodą i idziemy Admiros spać niestety, bo jest noc, a my jesteśmy zmęczeni. No. I to jest bardzo, bardzo ważne. Dajcie widzowie znać, jak wam się podoba gierka, bo wydaje mi się, że jest całkiem przyjemna i czy chcielibyście po prostu z niej więcej odcinków.
bo to jest taki pierwszy testowy, wiadomo, żeby zobaczyć, bo opinie niby są ok, ale na przykład czytałem, że gra jest podobno mega pobagowana, że nie da się grać, że jest niegrywalna. Czy ja bym powiedział, że jest niegrywalna? No, no nie. Jest grywalna, da się, normalnie wszystko działa na wszystko, razie. Na razie wszystko śmiga, cyk. Dobra, Admiros, idziemy spać na tym jednym łóżku, jeden na dwa. I mamy jest dzień! Dobra, także udało się przeżyć pierwszy dzień z 1000, oczywiście, na tej bezludnej wyspie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.